Dziś chciałem porównać dwa silniki o mocy 5,5 kW. Po prawej stronie jest silnik nowego typu firmy Tamel. Po lewej stronie jest silnik z lat 80. i 90. Siemens. A więc tak, porównujemy najpierw parametry na tabliczkach znamionowych. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Chyba widać. 1435 obrotów, 400 V, 11,3 Ampera, KOSFI 0,84. Tutaj mamy starszy silnik Siemens. Tutaj lepiej trochę widać. Też 5,5 kW, 1450 obrotów, 11,7 Ampera, KOSFI 0,85, czyli praktycznie to samo, jeden i drugi silnik. Teraz tak, różnica wagi. Ten waży 41 kg, a ten waży 60 kg. Druga sprawa. Tu mamy malutkie łożysko. Łożysko mamy średnicy 72 mm, wałek 28. Tutaj mamy w Siemensie 90 mm, wałek 38. Kolejna sprawa. Drut nawojowy. Ja jeszcze wcześniej zmierzyłem. Tutaj jest drut 0,8 mm, a w Siemensie jest drut 1,2 mm. Kolejna sprawa. Kolejna sprawa. Postawimy sobie silniki obok siebie. I następnym ważnym aspektem jest średnica wirnika, a co za tym idzie moment obrotowy. Dokładnie tego nie mam jak zmierzyć. No tutaj nam wychodzi, że jest 11 cm średnica zewnętrzna wirnika. Tutaj jakbym tak chciał zmierzyć dokładnie, to wychodzi mi jakieś, no tutaj mi wychodzi 12-12,5 cm średnicy. Co za tym idzie? Moment obrotowy, jak i siła, którą może przekazać do odbiornika taki silnik o wirniku większej średnicy, też będzie dużo większa. Masa, grubszy drut, większy wirnik, długość wirnika, no to z tego co widzę, nie chcę się rozkręcać całkowicie silników, no to będzie jednakowa. Ale po prostu widać, starsza konstrukcja jest solidna, jest po prostu przewymiarowana, czyli może być przeciążany dowolnie i on się nie spali. A silnik ten polski, chociaż to Tamel, może i firma dobra, no ale widać, że po prostu są tu już oszczędności. Jest to zrobione tak, aby działało. Także stary, gruby drut, duże łożysko, gruby wał. Widać potęgę tego silnika. Nowy silnik. Cienki drut. Małe łożysko, cienki wałeczek. Mniejsza średnica wirnika. I to wszystko chyba. Także jeżeli się zastanawiacie, jaki silnik jest lepszy, no nie mówię o konstrukcjach tam z lat 50., 60., bo to jest paranoja, niestety. Ale silniki na przełomie lat 80., 90., takie jak ten, no to widać, że naprawdę są solidne. Tu rok, dajmy na to 2000, po 2010. Także to już jest widać oszczędność i dziadostwo.
To tyle w temacie. Jak kogoś interesuje, łapka w górę. Także dziękuję za uwagę.